Cześć, tu Kasia, witam Was. Dzisiaj filmik na temat tego, jaką rolę pełnią rodzice w życiu swoich dzieci. Ja pamiętam, jak wiele lat temu uczyłam się różnych zasad dotyczących rodzicielstwa i pamiętam, jak trafiłam na książkę Stephena Coveya "Siedem nawyków szczęśliwej rodziny". No i właśnie w tej książce znalazłam ten podział na te role, który był dla mnie szalenie inspirujący, ponieważ generalnie ja jestem wyznawczynią takiej zasady, że wszystko, w czym mam jasność, daje mi siłę do podejmowania właściwych decyzji. I dzisiaj w skrócie powiem coś na ten temat. Na pewno są te tematy, każda z tych ról to jest temat, który warto rozwinąć sam w sobie, ponieważ to jest naprawdę, to są bardzo szerokie tematy. Ale dzisiaj tak pokrótce. Otóż Stephen Covey w tej swojej książce napisał o tym, że tak naprawdę rodzic ma takie cztery zasadnicze role, z tym, że pierwsza to jest bycie organizatorem, ja to nazywam trochę takim administratorem życia w rodzinie, druga to jest bycie nauczycielem dziecka, trzecia to jest bycie mentorem, a tak jakby podsumowaniem tego wszystkiego jest to, że rodzic jest wzorem dla swoich dzieci, tak? Czyli tutaj mówimy o tym, że mówisz, nie mówisz, a komunikujesz, że Twoje tak naprawdę czyny mówią więcej niż Twoje słowa. Ale zacznijmy od tego, co to znaczy być organizatorem. Ja myślę, że dzisiaj bardzo wielu rodziców bardzo skupia się właśnie na tej roli, nie? Czyli rodzice bardzo organizują i są bardzo zaangażowani w edukację dzieci, czyli wożenie na te wszystkie kółka, szkoła, treningi sportowe, no, te wszystkie rzeczy, które ja też uważam, że są ważne, z tym, że uważam, że między tymi trzema rolami powinna być naprawdę zachowana duża równowaga i każda z tych ról będzie wymagała poświęcenia pewnego czasu w taki jakościowy i ukierunkowany sposób, bo dodam, że owszem, wożenie dzieci na rozliczne zajęcia, uczenie ich języków ma dosyć duże znaczenie, prawda? No ale zawsze trzeba pamiętać, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy mieli co? Więź z naszymi dziećmi, żebyśmy wiedzieli, co one myślą, żeby był taki spokojny, dobry czas na to, żeby się edukować, na to, żeby się poznawać, nie? Na to, że tym bardziej, że tak naprawdę, jak wiemy, na przykład ja, która przeszłam edukację włącznie z wyższą, mam magistra, to doskonale wiem, że tak naprawdę niewiele rzeczy pamiętam z toku edukacji. Natomiast doskonale pamiętam osoby, które były ważne w toku tej edukacji. Czyli takie bardzo inspirujące, bardzo profesjonalne osobowości, ale bardzo inspirujące i mam wrażenie, że w swoim życiu nauczyłam się najwięcej od takich osób. Dlatego też w tym całym procesie i szaleństwie edukacyjnym, tego ilu to języków nie powinny dzieci znać, ile rzeczy nie powinny umieć, nie? Trzeba szukać jakiejś takiej równowagi w tym, że tak naprawdę edukacja ma ogromny związek z inspiracją, ma ogromny związek z pasją i ma ogromny związek z radością poznawania. W momencie, kiedy my te dzieci zaczynamy już, one są po prostu umęczone. Ja bardzo często widziałam coś takiego u siebie, jak dzieci przyjeżdżały na przykład z jednych zajęć do mnie na zajęcia, a potem jeszcze leciały gdzieś tam na basen, albo jeszcze to. I rzeczywiście na przykład w grudniu to już po prostu był taki kryzys, wszyscy dzieci po prostu leżały, tak, ja przygotowałam już zupełnie inne zajęcia dla nich, bo po prostu były totalnie zmęczone. Dlatego w byciu organizatorem życia dziecka trzeba pamiętać o pewnym balansie, tak? I o tym, co jest kluczową rolą w edukacji i w tych wszystkich rzeczach, w które my dzieci wsadzamy. Zresztą dodam, że takie badania pokazują, że mózg nie może być ciągle bombardowany i gromadzić danych, tylko musi mieć dosyć duże przestrzenie, aby te dane potem przeorganizować, ułożyć sobie, powkładać sobie w te różne, wiecie, kieszonki, szufladki i tak dalej. Dlatego też, gdy dziecko sobie po prostu leży na dywanie i się bawi, gdy wyciąga klocki, gdy sobie porysuje, albo po prostu połazi i popracuje z Tobą w ogródku, czy upiecze ciasto i tak dalej, dodam, że jest to absolutnie bardzo ważny czas dla kształtowania się dziecka, tym bardziej, że piekąc ciasto i rozwiązując razem krzyżówki albo, nie wiem, przygotowując jakieś fajne robótki ręczne, po prostu, czy też sprzątając dom razem w miłej atmosferze, po prostu tak naprawdę my się od siebie bardzo wielu rzeczy uczymy. Dlatego bycie organizatorem, czyli jeszcze oprócz tego tu wchodzą jakieś wizyty, oczywiście lekarskie i tak dalej, jest bardzo ważną rolą rodzica, ale jest nie mniej ważna niż rola nauczyciela. I teraz, co to znaczy być nauczycielem? Można dzieci bardzo dużo nauczyć, prawda? Można nauczyć dzieci tabliczki mnożenia, którą my zawsze tłukliśmy do 5. klasy, non stop, non stop, non stop. Można nauczyć dzieci ortografii, na co miałam milion sposobów też, bo moje dzieci były bardzo różne. Można dzieci nauczyć różnych rzeczy, ale też dobrze byłoby nauczyć je wartości moralnych, nie? Czyli na przykład prawa siania i zbierania. Tego, że cokolwiek zasiejesz w życiu, to do Ciebie wróci. Rodzic tak naprawdę, dzisiaj w tym myśleniu to jest tak, mówi się, że tylko edukacja. Tak naprawdę człowiek jest co? Duchem, duszą i ciałem. I potrzebna jest edukacja tak naprawdę i w związku z tym w tych trzech rolach rola szkoły jest absolutnie przesadzona i wszelkiego rodzaju edukatorów, ponieważ tak naprawdę dzieci najwięcej się uczą gdzie? Przy rodzinnym stole. Wszystkie badania wskazują, że rodziny, które rozmawiają przy jedzeniu, które po prostu dzielą się tym, co się dzisiaj stało, mama i tata komentują wydarzenia polityczne, mówią o tym, jak prowadzą finanse, oczywiście bez szczegółów, bo dzieci wiadomo to wie, i tak dalej. Dzieci uczą się tak naprawdę z tej ostatniej funkcji, o której mówimy, czyli z czego? Że rodzic jest pewnym wzorem, prawda? Z dziećmi trzeba rozmawiać oczywiście na ten temat. Dodam, że tutaj jest cała gama rzeczy, które trzeba dzieci nauczyć, czyli na przykład straszny wyścig toczy się o co? O nauczanie, wszelkie rzeczy związane z czymś, z seksem, prawda? To jak przekażemy dziecku, może nagramy na ten temat osobny filmik, bo dobrze to zrobić, to naprawdę trzeba dobrze sobie to przemyśleć, ale jest to naprawdę kluczowe. Wszystkie wartości związane z takimi rzeczami jak uczciwość, słowność, kształtowanie charakteru, to wszystko tak naprawdę leży w gestii rodzica i to jest bardzo ważna rola. Trzecia rzecz to jest bycie mentorem. I teraz tak. Już mówiłam trochę o mentorach w innym filmiku. Mentor to jest Twoja droga na skróty. Czyli tak jak mówi mądra księga, że pokolenie pokoleniu opowiada różne rzeczy. Czyli de facto nasze porażki, nasze błędy, nasze wnioski wyciągnięte z tego w ten sposób mogą stać się mądrością naszych dzieci. Jak to ktoś kiedyś fajnie powiedział, nasz sufit może stać się ich podłogą. No i by idealnie tak było. Natomiast jak widać w historii ludzkości, tak się wcale nie dzieje i czasami ludzie się, pomimo całej technologii, wydają się być głupsi niż byli. Dodam, że niektóre narody szczególnie cenią sobie, tak jak Chińczycy, starszych ludzi właśnie ze względu na ich wkład mądrości, ze względu na to, że oni po prostu już coś przeżyli i wiedzą coś na ten temat, tak? Dlatego rola mentora bardzo zobowiązuje, nie? No bo mentor to jest taka osoba, która mówi tak, posłuchaj, ja tą sytuację bym rozwiązał tak i tak i tak, ale Ty jesteś inny, Ty na przykład, tak jak ja, jestem sangwiniczką, choleryczką, ale moja córka jedna na przykład jest, jedna jest choleryczką, melancholiczką, nie? I ja, wiedząc, co jest ważne dla jej rodzaju osobowości, będąc jej mentorem, mówiłam, kochanie, Ty jesteś choleryczką, melancholiczką, dla Ciebie ważne jest to i to. W związku z tym rozważ to, to, to i tamto. Ja bym zrobiła coś zupełnie innego. Ale dzieci są takim darem, który jest nam dany i my mamy je kształtować do drogi, którą one mają pójść, jak mówi mądra księga. Czyli one przynoszą ze sobą cały pakiet darów, pasji, różnych rzeczy i my te prezenty, że tak powiem, powoli rozpakowujemy. Przynajmniej ja byłam tak uczona, że moim obowiązkiem jest rozpakować ten prezent i pozwolić mu, co? Zaistnieć w pełni. W związku z tym dzieci miały taką świadomość tego, że one są odrębne, że one są różne. I w momencie, kiedy zaczęły być nastolatkami, to ta wiedza już po prostu procentowała, nie? Czyli de facto mentor to jest taka osoba, która pomaga Ci jakby ustalić Twój własny styl obsługi samego siebie, rozumienie samego siebie, co oczywiście wzmacnia szalenie pewność w działaniu, pewność w podejmowaniu decyzji, ponieważ gdy tak jakby masz taki wgląd w siebie, masz wgląd w swoje słabe strony, silne strony, jakby zaczynasz już w pewnym, dosyć wczesnym wieku, chociażby w minimalny sposób, dodam, zarządzać swoim życiem, daje Ci to ogromne poczucie siły. Daje Ci to po prostu ogromne poczucie tego, że Twoja odrębność, bycie innym, bycie odrębnym jest bezpieczne. Dlatego rola rodzica jako mentora jest po prostu szalenie ważna. Myślę, że brakuje takiej mądrości dzisiaj rodzicom, ponieważ dodam, że człowiek ze względu na to właśnie, że ma taką konstrukcję, z jednej strony jest bardzo skomplikowany, ale z drugiej strony bardzo wiele rzeczy po prostu można uniknąć, można po prostu nauczyć się funkcjonować w pewien sposób, nie? I to potem rzutuje na związki, to rzutuje na przyjaźnie, na inne rzeczy. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby rodzic był mentorem, w sensie takim, że właśnie ja rozumiem, że ja na przykład jestem sangwiniczką, choleryczką, że dla mnie osiąganie różnych rzeczy, ale robienie wszystko z ciągłym, dobrym poziomem radości, nawet pośród trudnych rzeczy, jest na przykład bardzo ważne. Ale wiem i zawsze to widziałam, że dla moich dzieci są różne inne rzeczy ważne. I uczyłam się to szanować i to było naprawdę bardzo ważne. I następną rzecz, która trzeba było zawsze wiedzieć, to jest to, jakie moje dzieci mają pasje. Czyli i chuchanie i dmuchanie na to, bo na przykład moja najstarsza córka interesuje się makijażem, chociaż ja nigdy się tym nie interesowałam i de facto ona nauczyła mnie malować się we właściwy sposób, a ja tam prowadziłam pewne pierwsze elementy, unikając jakichś zasadniczych katastrof w tej sferze. Ale nasze dzieci, oprócz oczywiście muzyki, która po prostu u nas przepływa w domu w sposób absolutnie naturalny, bo my gramy w kuchni, robimy różne rzeczy, po prostu to jest normalne, że śpiewamy razem i tworzymy razem, mają bardzo różne zainteresowania i to od początku, jak tylko widzieliśmy, to my po prostu też byliśmy takimi mentorami, to znaczy nie mogliśmy nauczyć grać, nie mogliśmy nauczyć różnych rzeczy, ale mogliśmy posłać, mogliśmy kupić instrument, mogliśmy pomóc zaaranżować jakąś strukturę. Więc bycie mentorem, uważam, jest bardzo ważne i jest potwornie, potwornie zaniedbane. W większości przypadków widzę, że rodzice po prostu oczekują, że dzieci będą tak jak on i jest mnóstwo tych, jak oni, jest mnóstwo tych takich w stylu, dlaczego on nie może być tak jak ja? Ale on nie będzie nigdy tak jak ty. Po prostu to są nierealne oczekiwania. To jest niezrozumienie tego, że rodzic jest tym, który ma uwolnić dziecko do bycia nim samym, a nie kopią mnie lub ciebie, nie? Nie ma kopii. Najważniejsza jest ta unikalność każdej osoby. No i właśnie o to troszczy się mentor. Ta ostatnia rola to jest wzór. Prawda? Czyli my jesteśmy, po prostu dzieci patrzą, jak my rozwiązujemy konflikty, dzieci patrzą, jak my żyjemy z innymi ludźmi, dzieci patrzą, czy my umiemy przebaczać, czy my się czepiamy, dzieci po prostu patrzą tak naprawdę, one nas czytają, one nas widzą, prawda? Oczywiście osoba, która jedno mówi, a coś innego robi, to jest po prostu hipokryta, prawda? Czyli nie słowami, chociaż słowa są bardzo ważne i różne wyjaśnienia są bardzo ważne, ale tak naprawdę czynami zbudowane są wielkie rzeczy. I bycie wzorem dla dzieci, czyli nie takim, oczywiście tutaj już widzę te wszystkie skojarzenia, które się rodzą w stylu wzory patriotyzmu, wzory tego, wzory tamtego, nie? Nie, po prostu w normalnym, codziennym życiu, nie? Umiejętność życia z innymi ludźmi, solidność, uczciwość, sposób, w jaki załatwiamy konflikty w małżeństwie, jak traktujemy dzieci, jak ogarniamy nasze finanse, no po prostu jesteśmy wzorem dla naszych dzieci. I to będzie dosyć trudno przeskoczyć, bo nawet jest takie prawo pokrywki, które mówi, że dana organizacja urasta tylko do tego poziomu, do którego urasta jego lider. Tak? Że bardzo trudno jest to oczywiście przeskoczyć. No, jest to swego rodzaju prawda i na to warto zwrócić uwagę. I dzieci bardzo często, w bardzo śmieszny sposób, ale bardzo trafny komentują swoich rodziców. Nasze dzieci też nieraz nas zaskoczyły trafnością swoich takich spostrzeżeń na nasz temat i musieliśmy przełknąć niejedną taką trochę gorzką pigułkę. Wiecie, dzieci są bardzo szczere, nie? Ale myślę, że zrozumienie tego, że tak naprawdę ktoś tam z tymi małymi oczkami cały czas na nas patrzy, obserwuje nas, dodaje nam motywacji do czego? No do samorozwoju, prawda? Do tego, żeby brać życie w swoje ręce, żeby się uczyć, żeby czytać, żeby może pójść na jakiś fajny kurs i cały czas odświeżać te swoje zdolności rodzicielskie, bo myślę, że rodzicielstwo jest jedną z najtrudniejszych, a jednocześnie najbardziej satysfakcjonującą przygód życiowych, prawda? Dlatego, dlaczego by tego nie zrobić możliwie najlepiej? To na tyle. Do zobaczenia. Dajcie łapkę w górę. Hej!